Witam wszystkich na nowej aktualizacji na patchu 1.40. Jak widzicie, mam tutaj pojazd. To jest dopiero mój początek. Zakupiłem go, bla. Nie miałem na początku bladego pojęcia, o co w tym wszystkim chodzi. Więc jak widzicie, pojazd jak pojazd. Tylko dam wam dobrą radę. Zróbcie ten pojazd na warsztat pojazdowy, bo będziecie później tego żałować. Ja zrobiłem oczywiście w luksusy, mieszkanie, tam kurwa broń, jakieś bzdury i później żałowałem. Wiem, co mówię. Tutaj chwilowo nie mam dostępu do żadnych misji, a przez to, że trzeba kraść zasoby, nie kupować, nie odnawiać, trzeba kraść zasoby, wtedy odblokują nam się właśnie te misje, których jeszcze nie przechodziłem. A za chwileczkę zobaczymy początek filmówki, jak to się zaczęło w systemie bunkru i tak dalej. I tak dalej. Czyli praktycznie teraz. Akcja. Selling this silly old place. Not that it's ever been used for anything inappropriate. Of course it wasn't. Just routine business that needs a bunker. You know how it is, don't you? Anyway, we're just moving to somewhere else equally routine. You know, hey, hurry the fuck up! We have to leave! Come on, destroy anything you can't carry. Oh, anyway, if I were you, I'd make it a nice boutique hotel or some such. It'd be great as that. Microbrewery or record decks, hog roast. It's perfect. Yeah. Excuse me. Hello? Yes, yes, we're almost done. No. No, we've destroyed everything, more or less. Up, 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 up. What are you talking about? Do it, but don't do it. What are you, a fucking fortune cookie? I will call you back. So, listen. How would you like to make some money? Good money, you know? There's no money in hog roast, but there is in this work. Hey, stop destroying things! Some of you are staying! Let's go for a little ride, shall we? It's really lovely to meet you. As you can see, we got ample room for parking. Here's the mobile operations center you bought on Warstock. Got it? Anyway, we're on a strict schedule. And this is your shooting range for target practice, team bonding. I can't hear myself think. Hey! Hey! Hey, leave the range up when you're done. They're keeping the equipment. You get the point. Ah, missed our exit. Give me a sec. Should have just reversed. Not gonna miss these corridors. Okay, here we go. Here we are, the heart of the place. Research and manufacturing. You wanna make real money? Dirty little secret for you. It's in arms. Log into the network, request a resupply, and bring the hardware back here. The eggheads will take it apart. Cook up new, exciting ways of terminating people. Or just get them to copy existing designs. Then, you sell your weaponry to state-sanctioned actors on the global stage, make a tidy profit, and do the country proud. I got medals for this, I promise you. Come look at this. Hustle, people! We need this out of here 5 minutes ago! You run a good operation, you fill the whole place up. Enough arms to affect regime change in 2/3 of the world's democracies.
according to the stats. How does that sound? Fantastic is how it sounds. Ugh, Jesus. Gotta get out of here. We're bombing someone tomorrow. I mean, I don't know what I mean. Doesn't matter. It's been wonderful. Remember, we never met. You never saw me. I don't know you, and anything you think I said, I didn't say, and you were delusional. Remember that. I'll be in touch. Teraz dodam tak. Wszystkie nasze ciężarówki, typu nasz kolos, ciężarówka opancerzona, modyfikujemy w, jak to się mówi, w naszym bunkrze. Wszystkie pojazdy, które zakupimy, możemy trzymać w naszych garażach, na przykład Depil Towers, czy nawet na garażu na 20 pojazdów. Jest ich tam chyba 6 tych pojazdów. Więcej na razie mi się nie udało zdobyć. Teraz sobie tuninguję, jak właśnie widzicie, ciężarówkę opancerzoną. Chociaż on dodam, że ona, nie wiem dlaczego, ale siedziałem w tej przyczepie, bo chciałem zobaczyć, czy mnie gracze na sieci załatwią i okazało się, że mnie wysadzili cały pojazd. Co było bardzo dziwne. To akurat trochę to zajmie, bo musiałem stuningować naczepę, przyczepę, ciągnik, tak, to co ciągnie się nazywa ciągnik, nie tir, tylko ciągnik, jakby ktoś nie wiedział. Jak będziecie zdawać sprawkę, to będziecie wiedzieć, o czym mówię. Też głupie, ale prawdziwe. Nie kojarzymy tego z ciągnikiem, który ora pole, tylko chuj wie, czemu tak to nazwali. No. Jak widzicie, mój cały osprzęt. Osprzęt, chciałem powiedzieć. Już praktycznie jest gotowy. Niestety tutaj, żeby to wszystko mieć, to trzeba to najpierw odblokować. Odblokować, czyli kurwa badania. Okej, idziemy dalej. You want to get moving, though. You'll need to start with some setup work. Żeby cokolwiek zacząć, musimy przyjąć, ukraść zasoby, jak to się mówi. Żeby cały ten bunkier zaczął funkcjonować, musimy ukraść na początku zasoby. Jak widzicie, mam je tutaj. Akurat miałem sesję dla siebie samego, publiczną. Filmiki są oczywiście trochę skrócone, bo nie będziemy przyjechać kurwa 2 godzin, kurwa, jak to wszystko przechodziłem. No. Jak już mamy zasoby, wracamy. I teraz możemy otworzyć działalność gospodarczą. I zobaczymy, jak to wszystko wygląda z innej perspektywy, czyli z perspektywy mojej, czyli gracza. Więc chwilę poczekamy. No i to nam wszystko pisze, co trzeba mieć, znaczy co się odblokowywuje, chciałem powiedzieć. Czyli produkcja broni i tu chuj wie, o co chodziło. Nie miałem bladego pojęcia, nie czytałem tam. Aha, tutaj broń jest przechowywana. No, tam mało ważne. Myślę, że tutaj pojazdy można trzymać. No, tutaj mamy swoje labo. Mamy taki bajer, że możemy sobie podzielić ludzi typu na produkcji, że albo robią nam badania i tworzą broń, lub rozdzielić, że typu wszyscy. Good work. That's what these labs run on. Zamierzyli. Że wszyscy są na jednej linii, czyli na przykład badają ci towar lub produkują. Ja oczywiście ich trochę podzieliłem, wiecie jak to jest. Zasoby mam, więc teraz muszę się udać do komputera. Bo przyznam wam taką rzecz, że kurwa gubię się w tym cholernym bunkrze. Jeszcze nie okiełznałem go. Ale na szczęście kierowałem się tak, jak mi mniej więcej GPS pokazywał. Na początku oczywiście błądziłem, ale poradziłem sobie. Więc tak, komputer mam tutaj po prawej stronie. Musimy być zarejestrowani jako VIP albo prezes.
prezydentem, chuj jak tam był. Czyli klub motocyklowy albo kurwa. Okay, setup's complete. You can get started. Coś tam, you'll coś be tam. Resupplying the lab so they can research new weapon technologies or manufacture arms for you to sell. Full disclosure, this is kind of a gray area legally and a red flag to bad actors, so expect attention. Make sure you can handle it and utilize security upgrades as they prove necessary. Your goal, as well as ours, is making this a profitable business. Więc tak, te wieżyczki już mam odblokowane, tego jeszcze nie mam. Ja po prostu się wycwaniam i ja nie czekam. Miałbym czekać kurwa 6 godzin, no tam 6 może nie, ale 2 godziny, żeby mi kurwa odblokowali coś. Ja to wszystko, jakby powiedzieć, kupuję, tracąc. O, bo możesz przyspieszyć badania, co jest cholernie drogie. Kosztuje to coś 225 tysięcy, więc ja już praktycznie połowę sobie odblokowałem. Take a look at the staff management page to assign your technicians to research or manufacture. If you use your supplies for research, you'll gain access to unique modifications for your vehicles and weapons. Current research progress can be tracked on the research page along with the records of all the schematics you've developed. Dlatego ja sobie przydzieliłem do badań. No, znaczy tutaj akurat podzieliłem na zasadzie pół na pół i było to gówno rozbić tutaj. To se też wykupiłem, przydatne. Najlepiej właśnie tak na full. Tak że jak kupisz kurwa cię wyrzucę, musisz kurwa się na nowo logować. Takie głupie to, ale prawdziwe. To już kupiłem. Jedę dalej. Za chwilę wam pokażę, jakie mam pojazdy w garażu i co się z nimi działo. Jak widać, jestem już prawie na miejscu. Co mogę dodać o tym czołgu? Czyli, że jakbym chciał strzelać, to muszę się przesiąść na drugą postać i wtedy mogę strzelać, lecz nie mogę jechać. Ale co jest dobre w tym czołgu, to za chwilę wam pokażę. Co się stanie, jak wjadę nim do wody? Jak widać, pojazd nie utonął, więc w systemach bojowych się nada. Można go przetrzymywać w garażu, więc jest to fajny bajer. Jak to woli. Dobra, czas zająć się kolejnym pojazdem. Ogólnie wszystkie, które mają tutaj działka, to trzeba przełączyć na drugą postać i tak dalej, i tak dalej. Czas na drugi pojazd. Taki terenowy. Wyjedziemy, ale nie będziemy nim daleko jeździć, bo widać, że nie tego, o, tamta ciężarówka fajnie wygląda. Więc jak widzimy, jest to samo. Muszę przełączyć się na drugiego kierowcę, żebym mógł strzelać. Czyli fajny dla dwóch osób pojazd. Oczywiście te pojazdy możemy tuningować kolorystycznie. Tak swoją siedzibę stuningowałem, jeżdżącą. Teraz zajmę się kolejnym pojazdem, czyli tą ciężarówką opancerzoną. Wow, fajnie to wyglądają te kółka, pomysłowo. Rockstar macie plusa. Jak widać, też pojazd jest na dwie osoby. Zobaczmy, jak to działa. Trójkąt trzeba przytrzymać. To jest bardziej. Później zmienię barwy kolorystyczne tych pojazdów, bo je przeniosę. Przy
przeniosę je później do swojej meliny, bunkra. Fajnie to wygląda, że można trzymać taki pojazd w garażu, pomysłowe. Dobra. Został nam jeszcze taki samochód. Podejrzewam, że też. Spadaj, głupku. No nie, tym sam steruję. Więc moi mili, najlepszym pojazdem w tej grze jest ten motor. Robimy sobie kółeczko do przodu. I proszę, lecimy, kurwa. Zajebisty patent. Fajny. Fajny bajer. Ten motor mi się strasznie podoba. Tylko niestety musisz driftować. Góra, dół. Ogólnie jak się już rozpędzisz. Fajny patent, kurwa. Ten motorek jest zajebisty. Zobaczcie, jak możecie uciekać, kurwa, ludziom. I teraz, jak już widzieliście moje pojazdy, to czas zabrać się za przerabianie, czyli malowanie. Tak jak powiedziałem, na początku filmiku widzieliście, że miałem ciężarówkę z luksusami. Niestety musiałem ją przerobić tak, żeby mogły te pojazdy wjeżdżać, więc taka przeróbka kosztuje 950 tysięcy, więc zastanów się, więc od razu to zrób, bo później cię będzie to drogo kosztować. Tutaj możemy sobie wzmacniać i tak dalej, kolory. I akurat te pojazdy właśnie tego typu, ten gąsienicowy, to będzie dla mnie pojazd klasyczny, czyli zabytek muzealny, czyli będzie stać u mnie w garażu. Nie będzie w ogóle pojeżdżone nim. Na razie oczywiście. To tym pojazdem mogłem zaczepić to kurewskie działko, które się znajduje tam. Dobra, nieważne. Więc pierwszy pojazd. Już jest pokolorowany. Jedziemy po następny. Jak widzicie sami, można trzymać te pojazdy w garażach. Fajnie się prezentują w ogóle, jak wjeżdżają. Barw jest więcej. Oczywiście trzeba część barw odblokować. Teraz zajmę się czołgiem. No wada tego czołgu, jak go masz w tej postaci, to jest ta, że mój teraz czołg by cię skasował. Bo ty zanim wystrzelisz do mnie 5 rakiet, to ja w twoim kierunku wystrzelam 40. Tak jest mój czołg zmodyfikowany. Tu oczywiście miałem problem, żeby wjechać. Myślałem, że w ogóle nie wjedzie, ale po chwili wjechał. Znaczy nawet nie jest pokazane, jak wjeżdżał. Tylko te mniejsze pojazdy są pokazane, jak wjeżdżają. Tu tylko mamy coś takiego. Stuningowałem sobie już go na full przy okazji, bo będę tym pojazdem uczęszczać. Niedługo zobaczycie go w pełni, prawie w pełni, znaczy ogólnie w pełni już zmodyfikowanego. Chociaż jeszcze cały czas w laboratorium jeszcze 30 rzeczy musi mi odblokować. To jest jakieś, kurwa, 225 tysięcy. Kurwa, dużo.
Tutaj 10 to jest... Ja pierdolę, dużo. Dwie... Nie, nie jest dużo. Dwie bańki, 10 tych. Około 6 baniek stracę. 7 baniek stracę na wykupienie sobie wszystkich tych, kurwa, badań laboratoryjnych, bo mi się czekać nie chce. Co jest fajne w tych pojazdach, że można im też dodatkowo zmieniać koła. Fakt, mogłem zostawić oryginalne, ale te mi się bardziej podobały. I sami wiecie, jak to bywa. No trochę tu nikt zajmuje czasu, ale sami wiecie. Trzeba jak już to wszystko pokazać, dlatego filmik jest długi, prawie półgodzinny. No niestety nie dało się skrócić. Jak widzicie... ma wolny tryb strzelania. Bardzo wolny tryb. Jest wytrzymałym czołgiem. Tylko że teraz tak. Strzela jak normalny czołg zwykły. Z takimi odstępami. Chociaż jest celny. Dobra, dzwonimy do Lesia. Pozbywamy się pał. Wada jest taka, że każdy garaż możecie zabić, bo mamy, jak widać, z przodu otwarte szyby, więc jesteśmy łatwym celem. Ale jak ustawimy się bokiem, to może nas posłuchać w dupę, niech się do nas nie zbliży. Okej, tam chyba jeszcze jakieś mi pojazdy zostały do sfarbowania, jak ja to mówię, do odpicowania. Samoloty też wiem, jak się odpicowywuje, ale... nie będę tracić na to, kurwa, kasy, bo bym musiał w tym momencie wykupić jeszcze raz hydrę. I sami wiecie, i wtedy mógłbym ją na sklepie, jak to się mówi, skoloryzować. No jak widzicie, tutaj pojazd normalnie wjechał, tylko te większe pojazdy niestety klapa się. Nie otwiera. Tutaj możemy sobie zobaczyć w pełni, jak ten pojazd wygląda, bo akurat go sobie stuningowałem na full, nie wiem dlaczego. Teraz doszły mi, zamiast tego gównianego działka mam wyrzutnię rakiet, którą muszę teraz zainstalować, bo to działko jest dopiero rozbić. Tak, dobrze słyszycie. Wyrzutnia rakiet jest lepsza, bo to. I ogólnie pojazd się też ładnie prezentuje. Tylko nie pamiętam, czemu tutaj laszki zmieniałem. Te. Jak zmieniasz temu pojazdowi laszki, automatycznie wygląda z tej perspektywy jak Formuła 1, tak mniej więcej. Ten przód. Taka zmodyfikowana Formuła 1. I dobra rzecz. Zadbajcie o kuloodporne koła. Bo jak miałem tą ciężarówkę, którą kupiłem, to było piekło. A teraz zobaczycie modyfikację czołgu. W pełni praktycznie. To co już mamy już odblokowane. Do tego jest nam potrzebny pojazd. Nasz warsztat tak zwany. I teraz zostawiam ten gówno jako warsztat. Żeby, bo jak to sami widzicie, już mam prawie wszystko odblokowane, prawie. Nie mam jeszcze stroju kolosa i tam innych rzeczy. Jeszcze do tego nie doszłem, ale wcześniej czy później dojdę. Tutaj przez chwilę nie wiedziałem, o co chodzi. Mówię, co to z tą miną zbliżeniową. Tak, możemy sobie kupić za 90 tysięcy, oczywiście za chwilę ją kupię, minę zbliżeniową. Ale mnie interesowało coś innego. Broń.
Mnie interesowało to. Tu mam ten satelitarny ciekawy. Oficjalnie jak tutaj mordowałem tą policję, za chwilę dowiecie się, to nie były zdalno sterujące. No tutaj nawet nie wiedziałem, że tego tamtego mina może wyjebać pode mną. A tak działa to coś. Widzicie jak szybko wypierdalam rakiety? Mają dużą moc. Więc jeżeli podjedziesz tym swoim czołguśkiem, niestuningowanym tak jak mój, to nie licz na to, że przetrwasz. Nawet tym swoim turbo czołgiem, który kurwa kiedyś można było kupić. Ten czołg jest wytrzymalszy. Ze względu na to, że można go stuningować. A te, co mamy zakupione, te stare czołgi, są o dupę rozbić. Tylko chwilowo nie wiem, czy były takie te rakiety, ale nieważne. W każdym bądź razie jest fajna zabawa z policją, jak chcesz testować pojazdy. I to na razie na tyle z mojej strony.